Witam was serdecznie w tym pięknym dniu. Bardzo się cieszę, że od 2 tygodni prawie ciągle świeci nam słońce. To nas cieszy i wzbudza do aktywnego życia. Witam wszystkich internautów, którzy nas słuchają. Dzisiaj jest dzień edukacji. Jest dzień, kiedy mówimy o tym, w jaki sposób powinniśmy wychowywać, kształcić naszych dzieci, naszej młodzieży, a może nas samych. Kiedy mówimy o edukacji, to w Piśmie Świętym mamy parę przykładów o tym mówiące. A wiemy, że Jezus zawsze jest tym, który jest wzorem. Zawsze musimy do Niego się odnieść. Więc stwierdziłem, że dzisiaj także ja będę się odnosił do tego, w jaki sposób Jezus otrzymał wychowanie. Kim On był jako dziecko, który zresztą był i Bogiem, wiemy, i człowiekiem, a otrzymał wychowanie. Czyli Jego rodzice musieli Go wychować. Wyobraźcie sobie, gdybyście mieli świadomość, że ktoś nadprzyrodzony, ktoś, kto jest Bogiem, jest w waszej rodzinie i wyście mieli go wychować, byłoby łatwo? Łatwo byłoby? Doskonałym człowiekiem być w domu? Ewangelista Łukasz pisze o dzieciństwie Jezusa. Zresztą, gdybyśmy szukali inne teksty o tym okresie życia Jezusa, nie możemy znaleźć prawie nigdzie. Łukasz najwięcej mówił właśnie o tym i podaje bardzo ciekawe chwile z życia Jezusa. Jak się byśmy rozpoczęli nasze rozważanie w zasadzie od ostatniego wersetu, który był czytany w 2 rozdziale, 52 wersecie. Jezusowi zaś przybywało mądrości, wzrostu oraz łaski u Boga i ludzi. Tu możemy znaleźć 4 cechy rozwoju, które Łukasz tu przedstawia. Na samym początku Łukasz mówi, że przybywało mądrości. Czyli możemy powiedzieć, że tu chodzi o rozwój jaki? Intelektualny. Rozumu. Tak? Drugą cechę mamy wzrostu, czyli tutaj w zasadzie to słowo greckie się odnosi do wzrostu fizycznego, ale tak samo ogólnie do stanu fizycznego człowieka. Czyli i wzrastał fizycznie i tak samo w sile. Dalej mamy łaskę u Boga i u ludzi, więc możemy powiedzieć, że kiedy Jezus odnajdował łaskę u Boga, to znaczy, że był to rozwój jaki? Duchowy, tak. I ostatnia cecha, dokładnie, rozwój społeczny. Zobaczcie, Łukasz ujął w 4 cechach Jezusa Chrystusa. Jest pytanie, czy Jezus, który był zarazem Bogiem, jak i człowiekiem, potrzebował taki rozwój? Kiedy patrzymy tak troszeczkę szerzej na tego, co Łukasz napisał też wcześniej, widzimy, że Łukasz podkreślał bardzo mocno mądrość Jezusa Chrystusa. Szczególnie w czasie młodości. Zresztą nie tylko. Jak czytamy wcześniej, w 40 wersecie tego 2 rozdziału, jest napisane tak. I dziecię wzrosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boga była z nim. I potem jeszcze wcześniej, później, przepraszam, 37 wersecie. I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali nad jego rozumem i odpowiedziami. Czyli Łukasz podkreśla bardzo mocno mądrość Jezusa Chrystusa. Żaden ewangelista nie mówi tak o mądrości Jezusa właśnie jak Łukasz. Kiedy czytamy tak samo dalej o tym, jak Jezus mówił, jak Jezus postępował w Ewangelii Łukasza, to cały czas znajdujemy, że Jezus był, który był mądry nadprzeciętnie. On był tym, który rzeczywiście właściwie interpretował Pismo Święte. Nawet kiedy Jezus po
po zmartwychwstaniu, kiedy nauczał uczniów w drodze do Emausu, oni nie wiedzieli, kim był. Znowu pokazuje, że Jezus był na tyle mądry, że on dopiero teraz, że Jezus był tak mądry, że on wytłumaczył dopiero teraz, że oni mogli zrozumieć wartość Pisma Świętego. Czyli widzimy, że Jezus był naprawdę nieprzeciętnie mądry. We wszystkich czynach, we wszystkich przypowieściach, wszystkich słowach, które Jezus mówił, wykazywał niesamowitą mądrość. A skąd miał tą mądrość? Skąd miał tą mądrość Jezus? Miał mądrość dlatego, że był Bogiem? Czy dlatego, że był człowiekiem? Wiem, to jest podchwytliwe pytanie, ale jesteśmy pewni, że ta mądrość, którą Jezus miał, była od Pana Boga. Dalej, kiedy widzimy, że rozwój Jezusa nie tylko polegał na mądrości, ale tak samo na przykład na stanie fizycznym. Wiecie, my często patrzymy na Jezusa jako ktoś, kto był bez sił fizycznych. Często przedstawiany jest Jezus na krzyżu, który w zasadzie jest tylko skóra i kości. Czy jest to prawdziwy obraz Jezusa? Fizyczny obraz Jezusa? Owszem, w 53 rozdziale Izajasza jest napisane, że rzeczywiście jego stan fizyczny nas odstraszał. Może to była prawda wtedy, kiedy był na krzyżu. Wtedy, kiedy Jezus przeżywał. Natomiast wiemy, że Jezus wcale nie był taki słaby. Będąc synem cieśli, musiał mieć bardzo dobrze zbudowane mięśnie. Ja też urodziłem się na Trucinach, trochę znam życie stolarza cieśli. Dzisiaj oczywiście praca stolarza jest zmechanizowana. Nie potrzeba tyle siły, ale w starożytności, czy nawet te 50 lat temu, może 100 lat temu, stolarz czy cieśla musiał naprawdę użyć dużo siły. Zawsze w miasteczkach, w miastach to cieśli byli jedni z najsilniejszych ludzi. Musieli być naprawdę dobrze zbudowani fizycznie. I jestem pewien, że Jezus też był dobrze zbudowany fizycznie. Zresztą ten tekst nas też o tym przekonuje. Jezus był tak samo jego rozwój też był duchowy. Zresztą widzimy tutaj od samego początku, że wtedy, kiedy przybywał wśród nauczycieli Izraela, on był tym, który ich nauczał. Jego stan duchowy był dobrze rozwinięty od samego początku. I tak samo Jezus był przygotowany do swojej służby społecznie. On był tym, który przebywał z ludźmi, który rozmawiał z nimi. Był wśród nich. Zresztą często w Ewangeliach znajdujemy teksty, które mówią, że Jezus bardzo był dobrze znany w swoim domu, w otoczeniu, w którym się wychowywał. Jezus musiał mieć dobre kontakty z ludźmi, bo cieśla, zawód cieśli był taki, że w starożytności, że musiał budować domy, musiał wszystkie meble, które były w domu przez cieśle robione, tak samo wszystkie narzędzia, które były używane na polu i nie tylko, były właśnie robione przez cieśle. Czyli nie tylko cieśla, nie tylko powiedzmy tak robił te narzędzia, czy też meble, domy budował, ale tak samo musiał mieć bardzo dobry kontakt z ludźmi, którzy byli wokół niego. Zresztą Jezus tu wyraźnie pokazywał, że był zwyczajnym człowiekiem. Ewangelista Łukasz też pokazuje, że Jezus rzeczywiście był w pełni człowiekiem. On nie odróżniał się wiele od zwykłych ludzi wokół. Zresztą możemy znaleźć potem też parę tekstów, które w liście do Hebrajczyków, które o tym mówią. To jest drugi rozdział, 17 werset.
Dlatego musiał we wszystkim upodobać się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebaczenia go za grzechy ludu. Dalej mamy w 4 rozdziale, 15 wersecie też tekst o tym mówiący. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa Syna Bożego, trzymamy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Czyli Jezus był w pełni człowiekiem. On doświadczył wszystko, co myśmy doświadczyli. On był wychowany tak samo, jak myśmy byli wychowani. Bez wyjątku. Oczywiście poza grzechem. Czyli Jezus otrzymał zwykłe ludzkie wychowanie. Kiedy patrzymy w Ewangelii Łukasza, wcześniej jest napisane, że wszyscy się zdumiewali nad nauką Jego. I 48 werset jest napisane, i ujrzawszy Go, zdziwili się, i rzekła do Niego matka Jego, Synu, cóżeś nam uczynił? Oto ojciec swój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czy nie widzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? To jest bardzo ciekawy tekst. Trochę nam się wydaje, że nie możemy zrozumieć, dlaczego Jezus akurat powiedział takie słowa. Czy on wyparł się ojcostwa, czy też swoich rodziców w tym ostatnim wersecie? Czy nie widzieliście, że ja muszę być w tym, co ojca mego muszę? Mi się podobają przykłady angielskie, które tutaj tłumaczą, że Jezus mówi, że ja jestem w biznesie mojego ojca. Większość przykładów angielskich właśnie tak oddaje ten zwrot. Jest pytanie, czemu jego rodzice nie rozumieli, że on musi być w interesie swojego ojca? Otóż Jezus to wyraźnie pokazuje, że jego przykład bycia w sprawach ojca jest podobny do przykładu, który był w życiu Samuela. W ogóle ewangelista Łukasz robi dużo paraleli do życia początkowego Samuela. Od samego początku możemy zobaczyć, że tak samo Jezus, jak i Samuel urodzili się w niezwykły sposób. Tak samo Maria, jak i Anna w wyniku modlitwy i w wyniku interwencji Boga urodzili dziecko. Tak samo Alkana, który był ojcem Samuela, wcześniej też miał inną żonę, dzieci. Tak samo tutaj widzimy, że wiemy, że też nie jesteśmy pewni, natomiast wiemy, że też możemy przypuszczać, że Józef też mógł mieć starsze dzieci. Co ciekawe, Samuel był poświęcony Bogu. Dlaczego? Dlatego, że był pierworodny. Tak samo tu widzimy, że Jezus tak samo był poświęcony Bogu, dlatego, że był pierworodny. Czytamy to w Ewangelii Łukasza, od 22 wersetu. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogorlic albo dwa gołąbki. I dalej jest napisane o błogosławieństwo, który Symeon czekał aż do narodzin Jezusa. I on powiedział w taki sposób. Od 34 wersetu 2 rozdziału Ewangelii Łukasza. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest,
aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby był ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Zobaczcie, te wersety mówią, że Jezus był przeznaczony od samego początku do spełnienia pewnego dzieła. Dokładnie tak samo jak Samuel, jakiego matka oddała go służbie Bogu jako pierworodnego, tak samo tu Jezus został oddany właśnie dlatego, że był pierworodny od swojej mamy. I zresztą możemy też znaleźć ciekawy tekst w pierwszej Samuelowej, gdzie dokładnie tak samo jest napisane o rozwoju Samuela, tak samo jak tu Jezusa. Jest to pierwsza księga Samuelowa. Drugi rozdział, 26 werset. A pachole Samuel stale wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. Tak? Czyli widzimy dokładnie, bardzo podobne słowa są tu podane, że Pan Bóg szczególnie kierował tak samo życie Samuela, tak samo jak i Jezusa. Więc dokładnie tak samo jak Samuel był poświęcony Bogu i miał się znajdować cały czas w domu Ojca, czyli w domu Boga, tak samo Jezus mówi swoim rodzicom, że tak samo jak Samuel był poświęcony Bogu, tak samo ja jestem poświęcony Bogu. Jak on musiał być cały czas w świątyni, tak samo ja muszę być cały czas w świątyni. Przecież Samuel od początku, od kiedy był dzieckiem, Pan Bóg go używał i przekazywał przez niego proroctwa w jego czasie. Dokładnie tak samo tu Jezus jest przez Pana Boga użyty i Pan Bóg działa w jego życiu, nawet kiedy był mały, dlatego że właśnie on musi być, Jezus, w domu Ojca mojego. I teraz jest pytanie, na ile my jesteśmy w interesie naszego Ojca? Jeżeli my mamy się poddawniać do Jezusa, czy my jesteśmy w biznesie naszego Ojca? Może nieładnie jest powiedziane, że w biznesie, ale w interesie. W tym, co Ojca ja być muszę. Tak my mówimy? Ile spraw codziennych nas kieruje w inne miejsce? Ile razy nasze myśli są zupełnie gdzie indziej, a nie w domu Ojca? Zobaczcie, że Jezus miał to we krwi, miał to od małego. Czy my chcemy się poświęcić tak Panu Bogu, jak Jezus był poświęcony? Pan Bóg, kiedy rozwija kogoś, kiedy wychowuje, on szczególnie obdarza go mądrością. Możemy znaleźć wiele przykładów w Piśmie Świętym, gdzie Pan pokazuje, że on był tym, który był źródłem mądrości. Od samego początku. Najlepiej pokazane jest, zresztą bardzo podoba mi się ten przykład w Księdze Daniela. Otwórzmy Księgę Daniela, pierwszy rozdział. I tam mamy werset 4 i 17. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętych do nauki, dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. I 17 werset. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Zobaczcie, te wersety mówią o tym, że Pan Bóg jest tym, który dał tym trzem młodzieńcom
Co? Rozum, mądrość, poznanie i też stan fizyczny. Pan Bóg jest tym, który daje mądrość. A jak jest rozumiane mądrość w Piśmie Świętym? Jak rozumiemy mądrość? Tak jak my rozumiemy? Bojaźń Boża, dokładnie. Więc jest napisane w Przowieściach, że ten, który boi się Boga, jest mądry. Inaczej mówiąc, ten, który też panuje nad sobą, to ten jest mądry. Pan Bóg jest tym, który daje mądrość. Zresztą ciekawe jest, że to nie mądrość, która często nam się wydaje, że jest mądrością. My często myślimy właśnie w kategoriach kultury grecko-rzymskiej, no bo w takiej się urodziliśmy. Dla nas mądrość to jest co? Ogólnie wiedza, często sucha wiedza o czymś, o kimś. Może często roztropność, tak też rozumiemy. Ale w języku hebrajskim poznawanie i wiedza. Zresztą w tej czwartym wersecie jest bardzo ciekawe. Może ja przeczytam wam, jak ja przetłumaczyłem z hebrajskiego ten werset. Młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy i dobrym wyglądzie, rozumiejąc się we wszelkiej mądrości i wiedzących wiedzę i rozumiejących rozum, czy też myśli, którzy mieli siłę w nich do stania w pałacu króla i uczyli się książki, czy też pism, książki i języka chaldejskiego. Więc tu w zasadzie są cztery paraleli mówiące dokładnie o mądrości i rozumu. Te słowa obejmują w ogóle wszelkie wyobrażenie w zasadzie w rozumieniu hebrajskim, o rozumieniu, mądrości i tak dalej. I w zasadzie rozum, czyli też mądrość w języku hebrajskim się odnosi do mądrości praktycznej. Też poznawanie kogoś było też mądrością. Zresztą nawet jak na samym początku mówi się, że Adam poznał Ewę, jak jest napisane, dokładnie tak samo jest napisane, że poznał, ale to poznanie się odnosi tak samo do mądrości. Poznanie osobiste. Poznanie praktyczne. Takie było rozumienie w języku hebrajskim. I teraz jest napisane, że we wszelkiej, tak jest napisane tu w języku hebrajskim, we wszelkiej mądrości i roztropności. Jest pytanie teraz, czego oni się uczyli tam na dworze babilońskim? Czego się uczyli? Jest pytanie, byli studentami, tak? Czego się uczyli? Teologii Nowego, Starego Testamentu? Wątpię. Jeżeli teologię, to na pewno pogańską. A musieli tego się nauczyć. Słowo pismo, które jest tu użyte, się odnosi w zasadzie do ksiąg w języku akadyjskim, czyli w języku starobabilońskim, które były wtedy używane, były różnego rodzaju ksiąg, księgi mądrości, księgi pieśni, księgi różnych rytuałów i oni musieli się nauczyć tych wszystkich rzeczy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że musieli się nauczyć pogańskich rzeczy. Ja wiem, trochę to jest, może nam nie pasuje, że tak jest, ale tego mieli się nauczyć właśnie w Babilonii. Niekiedy ta wiedza, może nawet pogańska, nie, że nie jest zła. Wiem, że my wiemy, że jest zła. Ale oni nie tyle, że znali dobrze te rzeczy. Ja przepraszam, ale Daniel później był nadzorcą wszystkich magów i wróżbitów. Wiecie, co to znaczy? Że on musiał być ekspertą z tych rzeczy. Nie tyle, że wiedzieć, być najlepszym. Najlepszym. A wiecie, dlaczego taki był? Dlatego, jak jest napisane w wersecie 17, że Pan Bóg dał mu mądrość, żeby takim był. Wiecie, kiedy negujemy wiedzę, to musimy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście jest to mądre.
I w zasadzie wiedza, którą dał tu im Bóg, tym czterem młodzieńcom, to nie była wiedza w rozumieniu Nebukadnezara, ale było rozumienie wiedzy, którą Pan Bóg, zresztą potem dalej, kiedy badamy te słowa, widać wyraźnie, że to się odnosi do wiedzy, którą Pan Bóg daje. A ta wiedza, którą Pan Bóg daje, przewyższa wszystkie inne wiedzy, które są na tym świecie. Wiecie, kiedy chcemy wychować nasze dzieci, kiedy chcemy wychować naszą młodzież, to się musimy wiedzieć, że rzeczywiście źródłem mądrości, rzeczywistej mądrości i teoretycznej, i praktycznej jest tylko Bóg. On daje. Jeżeli On daje mądrość, to będzie zawsze mądrość, która będzie ponad wszystkie inne mądrości, które są na tym świecie. Dobrze, idziemy dalej do naszego tekstu w Ewangelii Łukasza. I może przeczytam trzeci rozdział, pierwszy werset. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą jutarejskim i trachońskim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz. Za arcykapłanów Ananiasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Zobaczcie, tu jest pokazane, że się rozpoczyna pewien czas w życiu Jezusa. Wiecie, jaki jest ten czas? Dokładnie wtedy, kiedy Jezus miał rozpocząć swoją działalność, oficjalnie swoją działalność na ziemi. Kiedy patrzymy na Księgę Daniela, 9 rozdział, 25, 26 werset, dokładnie, tam jest dokładnie określone, kiedy Jezus rozpoczyna swoją pracę, swoją działalność. I wiemy, że jest to 27 rok naszej ery, czyli 27 rok po Chrystusie. Jezus spełnił dokładnie to, w jaki sposób Pan Bóg zaplanował wcześniej, kiedy On miał się narodzić, jak miało wyglądać Jego dzieciństwo i dokładnie, kiedy miał rozpocząć swoją działalność. Dokładnie jest potem tak samo w Księdze Daniela opisane, kiedy On musiał umrzeć na krzyżu i tak samo potem od śmierci Stefana jest dalszy okres w historii chrześcijaństwa. Zobaczcie, życie Jezusa było dokładnie planowane przez Pana Boga. Jest pytanie, jeżeli Jezus był taki mądry, jak był mniejszy, kiedy miał 12 lat, czemu On trochę wcześniej nie rozpoczął swoje działanie? Czy nie był gotowy? Czy Jezus był gotowy, kiedy miał 12 lat? Jak wam się wydaje? Był gotowy? No był gotowy. Ale ciekawe, że ten 52 werset jest napisany dokładnie po tym, co się wydarzyło. Czyli On dopiero wtedy rozpoczynał wzrastać we wszystkie te rzeczy. Czyli rozwój Jezusa, przygotowanie Jezusa trwało do 30 roku swojego życia. Czemu taki długi okres czasu Panu potrzebował, żeby przygotować Jezusa? Nie starczyło trochę krócej może? Czemu to na każdy rok, który Jezus działał na tej ziemi, 10 lat musiał być wychowany? Nie był przygotowany może do końca fizycznie, psychicznie, duchowo, społecznie? Był doświadczony jak człowiek. Wiemy, że Bóg specjalnie przeznacza czas po to, żebyśmy byli przygotowani do dzieła, które Pan Bóg nam przeznacza. Widzimy, często lekceważymy i mówimy, a tam studia, nauka. Pan Bóg chce, żebyśmy poszli i pracowali.
Wiecie, to też jest prawda. Ale Bóg często chce do odpowiedniego działania nas odpowiednio przygotować. I Jezus jest największym tym przykładem. Bóg przygotował go aż do 30 roku. No tak patrząc na przykład na Mojżesza. Mając 40 lat, Pan mu dopiero powiedział, wiesz co, Mojżeszu, dopiero teraz jest czas, żebyś się zaczął uczyć. No i musiał z następnie 40 lat przejść i dopiero wtedy Pan Bóg go użył. A powiedzcie mi, czy Pan Bóg przygotował wcześniej dokładnie daty, kiedy naród izraelski miał być wyprowadzony z Egiptu? Wiedział wcześniej, a nawet Abrahamowi już powiedział, dokładnie kiedy naród izraelski wyjdzie z Egiptu. Czyli dokładnie znaczy, że Pan Bóg przygotował życie Mojżesza. Pan Bóg w cudowny sposób uratował Mojżesza, kiedy się narodził. Więc Pan Bóg przygotował dokładnie życie Mojżesza. A kiedy rozpoczął działanie swoje oficjalnie? W 80 roku życia? To pytanie jest, po co tyle czasu straconego dla Mojżesza? No bez przesady. 80 lat przygotował się uczyć. No ludzie, no co to jest? Chcieli mi... Ja niedługo będę miał 40 i sobie tak myślę, ale już przekraczam tą drugą stronę lat. Ale tak myślę, bez przesady. Mojżesz dopiero co rozpoczynał swoje studia, naukę. Wiecie, Pan Bóg chce, żebyśmy byli odpowiednio przygotowani. Nie chce, byśmy pochopnie decydowali i myśleli, ja już gotowy jestem, ja już działam. Takich gorączkowych ludzi spotkałem, ale często oni rezygnowali z pracy. Wiesz dlaczego? Właśnie dlatego, że byli mało przygotowani. A jak patrzymy na przykład na apostoła Pawła, to był człowiek bardzo mądry. Zobaczcie, gdybyśmy popatrzyli na wszystkie księgi Nowego Testamentu, to powiedzcie mi, kto napisał najwięcej ksiąg w Nowym Testamencie? Apostoł Paweł, tak? Wiesz dlaczego? Dlatego, że miał odpowiednie wychowanie, odpowiednie wykształcenie. I właśnie jego Bóg wykorzystał w odpowiednim celu. Panu potrzebuje dobrze przygotowanych ludzi. Nawet jak on był taki mądry, to też Panu powiedział mu, słuchaj, Pawle, i tak 3 lata musisz być na pustyni. Tak jak byli, jak był Mojżesz, jak był Jezus, jak byli wszyscy inni. Musi być odpowiednie przygotowanie. Bez odpowiedniego przygotowania ani rusz w pracy dla Pana Boga. Nam się wydaje często, mówimy, że Duch Święty nas będzie prowadził. Zgadza się. Duch Święty nas prowadzi w wielu rzeczach. Ale Pan Bóg chce. Jeżeli chcemy się oddać, podać Jemu, chce odpowiednio nas do tego przygotować. Kiedy czytamy dalej w tym trzecim rozdziale, od 21 wersetu, a gdy wszystek lud przyjmował chrzest, i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój miłowany, którego sobie upodobałem. Najważniejsze w naszej służbie dla Boga jest chrzest Duchem Świętym. Ochrzczeni możemy być przez wodę, natomiast chrzest Duchem Świętym jest tylko od Boga. Ellen White napisała, że my musimy codziennie się chrzcić Duchem Świętym, prosić o chrzest Ducha Świętego. Kiedy jesteśmy odpowiednio przygotowani, to Jezus odpowiednio przygotowuje nas do swojego dzieła. I to jest to, co Jezus chce od nas. Abyśmy byli ochrzczeni Duchem Świętym. Wiecie, lekcje w tym kwartale mówią bardzo dużo o ożywieniu, o reformie,
właśnie kluczem do tego wszystkiego jest chrzest Duchem Świętym. Czy my chcemy naprawdę służyć Panu Bogu? Chcemy się Mu oddać do końca, tak jak Jezus? Zresztą jak czytamy, to jest ciekawe właśnie, że Łukasz pokazuje, na ile Jezus był poddany. Tutaj wcześniej w 51 jest napisane i poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy, a matka jego zachowała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezus był uległy własnym rodzicom. A jak czytamy Przypowieści w 22 rozdziale, 6 wersecie, co jest napisane? Wiecie? Co jest tam napisane? Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie na niej nawet w starości. Jezus tak był wychowany, że był uległy własnym rodzicom. Co ciekawe, ten zwrot się odnosi tak samo nie tylko do samej rodziny, w którą Jezus żył, ale tak samo do wszystkich obrzędów, które było w narodzie izraelskim, do wszystkiego, co jego ojciec miał dokonać. On wszystkim tym prawom był uległy. Wiecie, w Kościele są też pewne prawa. I jeżeli chcemy być wykorzystani przez Pana Boga, to tak samo musimy być ulegli wszystkim tym prawom, które są w Kościele. Bez nich też ani rusz. Jezus był na tyle uległy, na tyle we wszystkim uległy, że nie robił nic bez woli Ojca. Jak czytamy w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, 30 wersecie, jest napisane tak. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. I sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jezus nic od siebie nie czynił. Był zupełnie uległy Ojcu, który jest w niebie. Zupełnie. Kiedy chcemy służyć Bogu, to tylko kompletna uległość do Boga może sprawić, że będziemy przez Niego wykorzystywani i będziemy działać dla Ojca w niebie. Jezus pokazał nam, że we wszystkim On jest nam przykładem. Czy chcemy być tak ulegli wobec Pana Boga? Chcemy, aby On był we wszystkim, co się dzieje w naszym życiu? Nam często się wydaje, że niekoniecznie wszystkim Jezus musi się zajmować, co jest w naszym życiu. Że są sprawy, gdzie Jezus może tak trochę stanąć z boku. Przecież nie mam gusta, tak? Ja mogę decydować o tym, o tamtym, co jem, jak się ubieram i tak dalej. Ale w Przypowieściach jest napisane w 3 rozdziale, piąty i szósty werset. Zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie ma sprawy w naszym życiu, w której nie tyle, że Bóg powinien być zmieszany. Pan Bóg powinien być pierwszy we wszystkim. Musimy być ulegli Ojcu do końca i we wszystkim. Nie ma dziedziny z naszego życia, gdzie możemy eliminować Pana Boga, ale powiedzieć, Panie Boże, dobrze, Może z tym jedzeniem przesadzam, ale ja jakoś sobie poradzę. Nie jest tak źle. Może być z innymi rzeczami tak samo. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy być do końca sługami Ojca, który jest w niebie, to musimy być we wszystkim ulegli. I Jezus pokazał przykład uległości do końca. Aż do śmierci krzyżowej. Na tyle był uległy Ojcu. Wiecie, kiedy my mówimy o wierze, kiedy mówimy, że Pan Bóg dokonuje cuda w naszym życiu, to wtedy się wzmacniamy w wierze.
I wiemy, że Pan Bóg jest z nami. Że Pan Bóg daje nam siłę, daje nam moc. A teraz wyobraźcie sobie, że Jezus tego nie czuł. Jezus musiał przeżyć śmierć. Na tyle być uległym. Żeby pokazać, że jest do końca uległy Ojcu. My nie musimy tego doświadczyć. Ale musimy brać sobie za przykład Jezusa, który był do końca uległy. Jezus chce nasze, żebyśmy byli Jego narzędziami w tym świecie. Chce, abyśmy byli tymi, których On wykorzystuje w swoim dziele. I On potrzebuje tylko poddanych sobie ludzi. My myślimy często, że w Kościele potrzeba ludzi, którzy będą aktywni, którzy będą działać. Ale wiecie, nie. W Kościele są potrzebni ludzie, którzy będą do końca Jemu podani. Ojcu, który jest w niebie. Wiele ewangelistów powiedziano, że ja nie potrzebuję ludzi aktywnych, działających. Ja potrzebuję tylko ludzi oddanych, podanych Bogu. A podbijemy ten świat dla Ewangelii. W jaki sposób my będziemy wychowywać nasze dzieci? Pokazywać my jako przykład przed Bogiem, kim jesteśmy. To oni tak samo będą dalej postępować w życiu. Jak pokażemy, jak ulegli jesteśmy przed Bogiem, pokażemy naszą zależność zupełnie od Ojca, to oni tak samo będą rozumieli, że tylko taki model życia jest właściwy. Że tylko tak możemy Jemu się poddać. Wiecie, często my nie chcemy się poddać, dlatego że się boimy, po prostu. Że Pan Bóg będzie ingerował za bardzo w nasze życie. Boimy się, że On nam coś zabroni. Albo myślimy też często, że to się dzieje wszystko tak jak w klasztorze. Bo często jesteśmy po prostu, przecież wywodzimy się z takiej kultury. Nie rozumiemy, że Pan Bóg mówi, że jeżeli On dał swojego Syna, to tym bardziej da nam wszystko innego, co jest na tym świecie. Jeżeli On prowadził naród izraelski w taki cudowny sposób, o ile bardziej będzie nas prowadził. On chce, żebyśmy do końca Jemu się poddali. Zaufali, bo On mówi, że przecież ja jestem wierny nawet do śmierci krzyżowej. Jeżeli Ojciec był tak wierny, że oddał swojego Syna za nas, to możemy naprawdę Jemu zaufać. Zaufać, że naprawdę chce naszego dobra, za wszelką cenę naszego dobra. Nie tylko życie wieczne, ale tak samo życie tu na tej ziemi. My się boimy często Ojca. Boimy się często Jemu się poddać, ale kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy czytamy Jego obietnice, to rozumiemy, że to jest to, co Pan Bóg chce od nas. Żebyśmy naprawdę Jemu zaufali i się poddali Mu do końca, żeby nas wykorzystał w swoim dziele. Niech będzie Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu chwała na wieki wieków, abyśmy byli tymi, którzy Jemu służymy. Tymi, którzy jesteśmy narzędziami, instrumentami Boga w tym świecie. Aby tak się stało, abyśmy mogli tę naukę, którą znajdujemy w Ewangelii Łukasza, wykorzystać na co dzień w naszym życiu. Amen.